słabym sercu malowniczego lasu. Otoczony zielenią i śpiewem ptaków stał mały, przytulny domek. W jego kierunku szła Ania i Tomek, którzy wybrali się na romantyczny spacer. Na powitanie wyszedł niezwykły właściciel domku, a właściwie znanej w całym lesie herbaciarni kota mruczka wieś niesie, że zna on przepis na niezwykły napój, herbatę z wody z tajemniczego wodospadu. Właściwie znanej w całym lesie herbaciarni kota mruczka wieś niesie, że zna on przepis na niezwykły napój, herbatę z wody z tajemniczego wodospadu. Że zna on przepis na niezwykły napój, herbatę z wody z tajemniczego wodospadu. Że zna on przepis na niezwykły napój, herbatę z wody z tajemniczego wodospadu. Że zna on przepis na niezwykły.